O, zobacz! Cześć, witam Was na kanale Terasfera. Dzisiaj chciałbym Was zabrać na Narew koło Pułtuska. Tam troszeczkę powędkujemy i prawdopodobnie zabierzemy już łódkę na zimowanie do domu. Także zostańcie z nami, a my lecimy. Przejechaliśmy bramkę i cały czas 5 dych, tak jak było. Testujemy aplikację e-tour. Ale kolory były. No i dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy nad Narwią, tam z tyłu jest łódka, także zaraz się będziemy pakowali i ruszamy na wędkowanie. Okolica jest naprawdę bardzo piękna, uwielbiam tu przyjeżdżać. No i mam nadzieję, że będzie połów dzisiaj obfity. Musimy już teraz przygotować łódkę do wypłynięcia, zatankować zbiorniki, zapakować całą przynętę, co mamy. No i zobaczymy, co się będzie działo dzisiaj na wodzie. Już tam taty kolega gdzieś stoi, no i powiedział, że ryb jest dużo, że już na nas czekają. A w ogóle to dzisiaj przyjechałem tutaj z tatą i z teściem, także będzie niezła zabawa. No i jesteśmy na pokładzie, prujemy Narwią do miejsca, gdzie będziemy łowić rybki. Także w razie co to mamy tutaj gdzie spać, ale nie, dzisiaj wracamy do domu. Ale powiem Wam szczerze, tata tu spoko porobił. Mamy tu lodówkę, mamy panel słoneczny, mamy kontroler ładowania, także na łódce można sobie pobyć trochę dni. To gdzie płyniemy? Na Pułtusk, synku! Co tutaj masz? Zanętę? Zanętę i białe robaczki, pineczka, synku, żeby lepiej brały. Dobra. Zaraz ładujemy, pakujemy. Do koszyka, 100 gram, tak? 100 gram koszyczek, to jest duży. Rzucamy 5 robaczków, haczyk ósemeczka, przypon 0,6. Dobra. Niemiecki, Korgera. Dobra. No. Wytrzymałość 14 kg. Rzut i branie. Rzut i branie, no dobra. Branie. No to patrz, zobaczymy. O, jest. Jedna wędka zarzucona. Trochę bliżej rzuciłem, tam gdzie zamęciłyśmy. Także trzeba zjeść jakieś śniadanie w końcu. Gwizdże. Mamy wszystko. Wlejemy do kawki mleczka. Tylko będzie Ci gadał i gadał. Dobrze, że jesteś ze mną. Cieszę się bardzo, bo już tak tęskniłem za Tobą, że... No, tak jak ja za Tobą. Tak mi Ciebie brakowało, synku, jak powietrza dobrego. Jak tam? Biorą? Biorą. Rowery i portfele. Powiedz mu. No być. Coś tam. Mamy coś? No kilo 20. O, widzisz jak buja? Widzisz po ręce? Zobacz jak ciągnie do dołu. Jest. O, dobrze, no. O, dryga. No jeszcze w słońcu nie widziałeś ryby? Zobacz. No, zobaczysz. O, coś tam. O, rzucać. Mamy coś. My ze Sławkiem to nazywamy, bo taki tutaj siedział, to łapał cały czas. No, duża była? No gdzieś tak kilo 20. Wszystko. I teraz mają, jak wierzę, łapią ze słapem, to wszystko mają kilo 20. Uciekam od podbieraka, widzisz. O, mamy, co to jest? Leszczyk. Leszczyk? Kilo 20, tak? Kilo 20. Pięknie, tak, wrzucę. Fajne, no. Ciach, poszła. Za rok cię złapiemy, jak będziesz większy. Nie, się mówi przyprowadzić ojca albo dziadka. To przyprowadź ojca albo dziadka. Albo pradziadka. Albo pradziadka. No. Jak już wam mówiłem, jesteśmy nad rzeką Narew. Tak. Niedaleko Dzierżenina. Tak. Rzeka, wyobraźcie sobie, ma 484 km, a źródło jej znajduje się na Białorusi. Tak. Tam płynie 40 ileś kilometrów i potem kilometr tworzy granicę między Białorusią a Polską i płynie tutaj właśnie w tych rejonach i swój bieg kończy w Zalewie Zegrzyńskim, gdzie łączy się z Bugiem. Nie, Wiśle. Wiśle się. Bóg tak. Łączy się teraz, a dalej pójdzie. Bóg się teraz wpada do Narwi, a Narew wpada do Wisły. Wisła wpada do Zalew Wiślany i do Bałtyku. No widzicie? Zły zrobiłem research trochę. Także Narew... Wykasuj. Narew... Wykasuje, tak. Czyli Narew wpada do Wisły, w Zalewie Zegrzyńskim. Za Zalewem. Za Zalewem. Przed Zalewem Bóg wpada do Narwi. Aha, i potem dobra. Okej. Ale idzie do Narew do Wisły. No właśnie. Siedzi. Będzie teraz coś? Będzie, synku, teraz będzie. Teraz, synku, złapiemy suma z dwoma. Dobra. No. Pilnuj. Czyli z babcią i z dziadkiem przypłynie. No. Dobra. Co złowiliśmy? Buja i buja, widzisz. Fałszywy alarm. O, zobacz. O, kurde, patrz, widziałaś to? Na jednej wędce łowimy na białe robaki i na pęczak. No. No. Na drugiej wędce jest na same białe. Na trzeciej na rosówki. No, coś tu może... Nie ma. Nie ma nic. Za wcześnie. Na haczyku robaczek. Jeden pęczak został, o. Dwa pęczaki było, widzisz? O, tu zakładamy pęczak. O. Dobra. O. Kanapeczkę. O, i jednego białego. O, widzisz? O. O. I do koszyka zanęty. I do koszyka zanętę. O. Koszyk dobieramy względem prędkości płynięcia wody. 50 gram, 60, 70, 90, 100, 120, 150 rzucałem największym. Żeby nie ściągało. 120. Żeby nie ściągało, tak? No tak. No, tak to ci płynie z nurtem, ja nie muszę. Z nurtem ci wciągnie tam gdzieś po plącze, jedno z drugą wędką czy co. No, także widzicie, uczę się wędkować i chyba do swojego ciapka zabiorę ze 2 kije, od taty wezmę i będę łowił gdzieś tam może na angielskich rzekach. Searching in the dark, trusting every clue I found. But the truth has not been told. There's every corner of these woods is hollow. I can't see in the dark. Where are you? Podobno najpiękniejsza część tej rzeki znajduje się przy Biebrzańskim Parku Narodowym. Tak. I tam są bardzo piękne rejony. Może kiedyś lato tam popłyniemy, nie? Na Biebrze, tak. No. Bezwarunkowo. Ale on tak wziął jak linek. Oj, na razie ryba w wodzie. Jeszcze nie nasza. No. Leszcz taki spory. Taki żywy leszcz. No. Żywy leszcz. No taki żwawy. Skoczny. No mówię, że i nabranie nie wyglądało na leszcza, tylko na linach. Taki mówię, żywy, jak nie leszcz. Kilo 20. Coś tam jest. No i zwijamy się powoli. Wędkowanie na dzisiaj zakończone. Jaki mamy wynik? Pełna siata ryb. Pełna siata ryb, okej. Okay. Pełna siata wody. Nie, ale mamy z 4 leszcze, jedną płotkę to na pewno. Z 5 leszczy. Także na patelnię coś tam będzie. Także zwijamy już powoli żagle i udajemy się do przystani. Pakujemy łódkę na lawetę i ruszamy do Mińska. Także lecimy. Silnik zabezpieczony. Wszystko ok? Gotowe, nie? Jakby tak jechał i tu nie zahamował, to by tutaj dociągnął tutaj. Pewnie się dociągnie, jak się zahamuje. Dobrze jest. Jest ok. No i kończymy ten cudowny dzień. Łódka już jest załadowana. Także jak widzicie, prawie gotowa do drogi. I będziemy jechali teraz do Mińska Mazowieckiego. Także ruszamy.